Cześć, tym razem zapraszam Was na karpia, a dokładnie będzie to karp po żydowsku, czyli karp duszony z bakaliami, z płatkami migdałowymi, lekko słodki, bardzo smaczny. Przez wielu karp po żydowsku to jest karp w galarecie, ale i na takiego przyjdzie pora. A tymczasem zapraszam Was do przygotowania właśnie takiego karpia duszonego. Przygotowanie zaczynam od cebuli. Tę kroję na plasterki. Następnie dzwonka karpia przekładam do miski. Możecie kupić całego karpia i podzielić go samodzielnie na dzwonka, albo możecie kupić od razu gotowe. Ja dzwonki kupiłam w makro. Rybę skrapiam z wierzchu sokiem wyciśniętym z połowy cytryny i chowam na kilka minut do lodówki. W tym czasie na patelni rozgrzewam masło, wrzucam cebulę i ją podsmażam, aż będzie szklista. Kiedy cebula jest już szklista, dodaję do tego kilka goździków, a także wsypuję cynamon i chwilę przesmażam. Następnie wkładam kawałki karpia. Posypuję go z wierzchu solą i zostawiam na niewielkim ogniu. Całość zalewam półwytrawnym białym winem. Dodaję trochę bulionu. Ja wybrałam bulion warzywny. Jeżeli takiego nie macie akurat przygotowanego, możecie dodać więcej wina lub po prostu wodę. Przygotowuję bakalie. Daktyle kroję na mniejsze kawałki. Dorzucam na patelnię. I dodaję pozostałe bakalie, czyli wrzucam rodzynki. Ja wybrałam tutaj rodzynki Fine Food z serii Eco. Dodaję żurawinę, a także płatki migdałowe, które muszą pojawić się w tym daniu. Dodaję również trochę soku z pomarańczy. Zmniejszam ogień, przykrywam wszystko pokrywką. Stawiam na małym ogniu, tak aby wszystkie smaki się uwydatniły i połączyły ze sobą. Następnie na koniec zdejmuję pokrywę i zostawiam na ogniu, tak aby sos lekko się zredukował. Przekładam na pół misek po kawałku ryby i polewam sosem. Koniecznie nabierzcie na łyżkę tak tyle tego sosu, aby było dużo bakali. Bo karp po żydowsku to karp zdecydowanie bakaliowy. Do karpia po żydowsku, czyli karpia, który w zasadzie jest z bakaliami, bardzo doskonale pasowało nam wino, które Paulina dodała podczas gotowania, czyli Riesling, półwytrawny Riesling, który jest odrobinę słodki, świetnie radzi sobie właśnie z takim smaczkiem bakaliowym. Idealne wino, nie pierwszy raz dobieramy je do różnych takich ambitniejszych ryb. A po więcej filmów zapraszam Was serdecznie na Kotlet TV. No i cóż. Wesołych świąt, smacznego. Cześć.